halowego turnieju młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu bielskiego i gości zaproszonych z powiatów sąsiednich, z województwa kujawsko-pomorskiego, jak i drużyn ze szkół specjalnych z Brześcia, z Bajej Podlaskiej i z Zalubienia. Drużyny z Białorusi gotowych do rozpoczęcia czwartego halowego turnieju podzawodowych powiatu bielskiego Wiszat 2018. Państwo, to właśnie takie zaszczepianie tego pożarnictwa młodym ludziom już od młodzieżowych drużyn pożarniczych daje niewątpliwie bardzo pozytywne efekty, bo bardzo duża grupa tych młodych ludzi za kilkanaście lat odnajduje się bądź w Państwowej Straży Pożarnej jako strażacy zawodowi, bądź aktywnie działający w ochotniczych strażach pożarnych. A oczywiście chcę przypomnieć, że ochotnicze straże pożarne odgrywają bardzo istotną rolę w życiu społecznym powiatu bialskiego, bo to przecież w sytuacji różnych zagrożeń ci strażacy są zawsze do dyspozycji i zawsze możemy na nich liczyć. Przykładem niech będzie chociażby ostatnie działania związane z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu bialskiego, gdzie strażacy bardzo aktywnie włączali się i współpracowali i z zarządzaniem kryzysowym starostwa powiatowego, jak również z powiatowym lekarzem weterynarii. Tak, warto myślę wspomnieć tutaj, że gmina Piszczac staje się taką kolebką jakby pożarnictwa młodzieżowego. W tym roku z gminy Piszczac dziewczęca drużyna Skotyłowa na Mistrzostwach Polskich w Wilkeniu. I warto wspomnieć laureatka konkursu plastycznego, również z Piszczaca, pani Weronika Mirska, na plenerze artystycznym ogólnopolskim. Dokładnie. Proszę Państwa, to o czym pan redaktor wspomniał, ten Piszczac jest oczywiście tą kolebką. Tutaj zaangażowanie choćby pana Leszka Stubińskiego to jest człowiek, to jest pasjonat pożarnictwa. Bardzo miłym akcentem jest to, że on tą swoją pasją potrafi dzielić się z tymi młodymi ludźmi. On zaszczepia tą pasję pożarnictwa w tych młodych ludziach. Mówię, z czego bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z obecności na turnieju drużyny z Brześcia na Białorusi. Tam to pożarnictwo troszeczkę inaczej funkcjonuje niż u nas. Oni się dopiero uczą tego, u nich dopiero powstają jednostki ochotniczych straży, jak również młodzieżowe drużyny. Także bardzo dobrze, że ci ludzie przyjeżdżają do nas, mogą pewne rzeczy podpatrywać po to, aby mogli wdrażać te przedsięwzięcia u siebie. Jakie okazje może pan nam powie właśnie? Okazja jest szczególna, bo po raz czwarty przeprowadzony powiatowy halowy turniej drużyn pożarniczych, młodzieżowych drużyn pożarniczych, co trzeba zaznaczyć. Cały powiat, tak, ale jak widać nie tylko powiat, bo są też goście z innych powiatów, z województwa innego, bo też i kujawsko-pomorskie. Dzisiaj z nami jest oczywiście goście z Brześcia, którzy już na stałe wpisali się chyba w ten turniej jako uczestnicy. Właśnie turniej wpisał się na stałe i widać już pierwsze efekty. Laureatka ogólnopolskiego konkursu Młodzież zapobiega pożarom na plenerze ogólnopolskim artystycznym z tego względu. Drużyna z gminy Kotyłów, z gminy Piszczac, przepraszam, z Kotyłowa na Mistrzostwach Polskich w Wilkeniu w tym roku. Tak. Również wysoki wynik. Także są efekty powoli, tak? Są efekty, jest to taka praca łączona, ponieważ takim głównym inicjatorem, jeśli chodzi o młodzieżowe drużyny pożarnicze, to jest druh Leszek Stubiński, który jako pasjonata się tym zajmuje i to widać, że ta praca czy z dziećmi, czy z młodzieżą, czy też z drużynami męskimi, no,
bardzo, bardzo mu odpowiada, jest widać, że zafascynowany tym, a my mu po prostu pomagamy. Pomagamy jak możemy. No, w głównej mierze to oczywiście jest to pomoc finansowa, bo na taką pomoc może liczyć w minie. No i organizacyjna, bo bez tego też byłoby samemu ciężko. Natomiast jeśli chodzi o młodzieżowe drużyny, mamy także drużynę w Kotyłowie, która, tak jak tutaj pan zaznaczył, w tym roku uczestniczyła w Mistrzostwach Polski, także skala, jak widać, już jest dużo, dużo wyższa, dużo większa. Z tego, co wiem, akurat ten rocznik, te osoby, te dziewczęta, które startowały po raz ostatni, bo niestety, ale jak po osiągnięciu pewnego wieku już do takich młodzieżowych drużyn nie możemy się zaliczyć. Raz, kiedy my przyjechali na GTS spoborniczce, byli w minionym roku. I w tym roku my tak samo przyjechali z drużyny szkoły specjalnej. To szkoła dla dzieci z opóźnieniami rozwoju umysłowego. Дружина невеличка, 5 чоловік, з них двоє хлопців вже були у минулому году. Я сподіваюся, що виніки будуть не гірші, ніж у минулому году, тому що ми на обіглих спаборництвах зайняли перше місце особистим заліку серед хлопців. Ну а який буде винік сьогодні, ну, забачимо. Takie zawody, przyjeżdżacie do Polski, ale to też wiemy, że ludzie z całej Polski praktycznie przyjeżdżają na halowe zawody. Według waszego wywiadu takie zawody odbywają się jako w jedynym miejscu w Europie, tak? No, mogę powiedzieć tak, że te zawody halowe, o których my rozmawiamy, to dowolnie nowy wid sportu, ale on rozwija się bardzo tak pozytywnie, tому что вы, ну, амаль першими. Ось ми вже удзельнічаем у третіх спаборніцтвах таких. Ось, але цікавосткай гэта з'яўляецца удзел школ спеціальных дзяцей непаўнаспраўных. Наколькі я ведаю, гэта толькі адзінае месца, дзе такія заводы адбываюцца. Таму што інтэграцыя дзяцей непаўнаспраўных з дзецьмі звыкшымі, гэта вельмі важная справа, таму што яна дазваляе атрымаць неабходныя досвідчення дітям на реагування у час загроження нікого. Ну, я лічу, що гэта справа пойде і далі. Як я вже казав, наколькі я ведаю, такого в цілій Європі нема ніхто. Цьогоріч, як ще бачить на заінтересування молодіжі спортом пожежним? Докладно так, тим більше, що wielu z tych młodych ludzi zasili później ochotnicze straże pożarne. Zapewne w przyszłości część z nich będzie startować do Państwowej Straży Pożarnej. Duża grupa młodzieży, czwarty turniej. No, powiat bialski ma pewne tradycje w sporcie pożarniczym, zarówno młodzieżowym, jak i seniorskim, a również tym zawodowym na arenie mistrzostw województwa. Także czwarty turniej rozrasta się. Ta impreza ma już swoją markę. Jak widać, z kilku powiatów ościennych są drużyny. Są zaprzyjaźnione drużyny z Kujawsko-Pomorskiego, gdzie ten sport młodzieżowy jest bardzo kultywowany. Jest zaprzyjaźniona drużyna z Brześcia. Także no super. No, druh Leszek, a propos nasz funkcjonariusz, wielokrotny mistrz województwa w sporcie pożarniczym, bo przypomnę, Biała Podlaska była 10 razy z rzędu mistrzem województwa w sporcie pożarniczym. I druh Leszek stanowił o sile i trzonie tej drużyny. I zakończył tą karierę zawodową w tym sporcie. No to swoją pasję przeniósł na młodzież. Skupia tą młodzież, założył tą Akademię Sportu Pożarniczego przy OSP Kiszczac. No i widać efekty, bo ta młodzież jest, chce trenować, chce współpracować. Są tego efekty. Dzisiaj od pana wójta.
No i mamy zwycięzcę nagrody specjalnej. Jest nim Kacper z Woli Wapowskiej. Ogromne brawa. Prosiłbym o sprawne ustawianie się na zbiórce. Wszystkie drużyny ustawiamy się na zbiórce do zakończenia zawodu. Sędziów proszę o zwijanie sprzętu.